Większość z was nie zajmowała się polityką i z tym wiąże największą nadzieję. Bo ci, którzy się zajmowali, wiedzą, jak to jest trudne, a wielu zajmowało się polityką i odskoczyło od tego z obrzydzeniem, jak uważamy, prawda? Bo polityka, jak to znamy, polega na kolejce do stanowisk, kolejce do miejsc pracy i kolejce do miejsc na listach wyborczych. Polityka, jaką znaliśmy dotychczas, polegała na tym, że partia działała od wyboru do wyboru, a między wyborami konsumowała to, co zdołała wyszarpnąć z budżetu, z samorządu, co się da. Dlatego partie polityczne w Polsce są postrzegane jako organizacje pasożytnicze. I niestety, ogólnie mówiąc, dość mocno na to zasłużyły. Zawód polityka jest nisko ceniony. Coś między złodziejem a superem. Chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy i nie będziemy zawodowymi politykami. A jeżeli ktoś z nas przejdzie na zawodowstwo, bo aparat będziemy musieli zbudować prędzej czy później, to będziemy zawodowymi rewolucjonistami. Dlatego, że my idziemy po władzę, żeby ją oddać społeczeństwu. Bo nigdy to władzy społeczeństwu nie da. Pomagamy im fasadą demokracji, o czym od 20 kilku lat elity działają wbrew ogółowi. Oczywiście ambicja, że będziemy ogół reprezentować, to jest wysoka poprzeczka. Niełatwo jest powiedzieć, ha, wybiąć pięć, to my jesteśmy ta większość pomijana. Nie. Pierwszy warunek to jest taki skład społeczny ugrupowania, który odzwierciedla strukturę polskiego społeczeństwa i to już osiągnęliśmy. Tutaj są ochroniarze, budowlancy, nauczyciele, kasjerki, ludzie od sprzątania. Jest też trochę nie jest. To jest witamy, że tak powiem. Serdecznie, ale przecież inteligencja w strukturze społecznej nie przeważa. Natomiast w strukturze polskiego parlamentu mamy inteligencję i mamy drobnych czułaczy, którzy nie lubią się tak nazywać, dlatego reprezentują, nie bójmy się tego określenia, elitę polskiego biznesu. I taki klient siedzi sobie w Sejmie i patrzy na Polskę z perspektywy swojego małego sklepu. No i tyle widać, więcej nie zobaczy. Oczywiście tak jest też Polska zarządzana, jak mały sklep, jak gdyby nie było tych wszystkich ludzi, którzy wytwarzają dowód narodowy, jak gdyby nie było konfliktu społecznych, wreszcie, jak gdyby nie było żadnej roli państwa. Bo najważniejszym zadaniem drobnego czułacza jest państwo oszukać. Bo tak zostały ustawione reguły gry. Jak on nie będzie tego państwa oszukiwał, to go nie będzie. Więc oszustwo jest wpisane w mentalność większości parlamentarzystów. Właśnie wywodzących się z grup, które muszą kluczyć, żeby istnieć na rynku, bo ich założą inaczej wielkie korporacje. I nasz, przy czym większość ugrupowań, które mamy do dzisiaj w stanie politycznej, to są ugrupowania, które stoją w kolejce do tego małego i średniego biznesu. Oni właściwie do nikogo innego nie adresują swojego komunikatu. Co jest matematycznym idiotyzmem. Dlatego, że tych drobnych czułaczy, ludzi prowadzących działalność gospodarczą w Polsce jest porywa 1,5 miliona. Ludzi pracy na jednej 16 milionów i muszą wreszcie mieć swoją partię. I ta partia, którą dzisiaj zakładamy, stawia sobie taki cel. Ale żeby ten cel osiągnąć, my na poparcie i zaufanie tych ludzi musimy zasłużyć. Nie tym, że się będziemy pchali do władzy, tylko tym, że będziemy bronić ich interesów, że wszędzie tam, gdzie jakaś grupa zawodowa,
i myśmy już położyli na stole wielki kapitał społecznego zaufania, jaki zdobyliśmy działając w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. My ten kapitał nie rozmieniamy go na drobne, nie zamieniamy go na układy, tylko gramy po banku, mówimy. A teraz robimy partię. Partię, która będzie wcielać w życie i rozwiązywać problemy, z którymi mierzyła się Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej. I to musi być bardzo ważne. Dlaczego to musi być bardzo ważne? Ano dlatego, że my nie będziemy zdobywali poparcia za pomocą billboardów. My nie będziemy zdobywali poparcia za pomocą płatnych reklam telewizyjnych. Bo do nas nie przyjdą wspaniacy korporacyjni i inni z walizkami pieniędzy, więc nie będziemy zakładnikami żadnych partykularnych interesów. Będziemy reprezentowali większość tego społeczeństwa, chodząc na własnych nogach. Tutaj dziennikarz, który przyszedł na konferencję prasową, zwrócił uwagę na te kanapy. Czy to tak? Własnym sądem. Na tym to polega, że myśmy się sami wyżywili. Myśmy sami się zorganizowali. Na własny koszt dojechali. Ale co to znaczy? To znaczy, że Ruch Sprawiedliwości Społecznej chodzi na własnych nogach i nikt mu tlen nie odetnie, bo oddychamy własnymi płucami. I to jest nasza siła. Jeżeli zrobimy partię masową, jeżeli będziemy wszędzie tam, a najbliższa okazja nadarzy się już 19 maja, kiedy do Warszawy przyjeżdżają górnicy i my musimy tam być z nimi. I zostaliśmy również przez Piotra Kreta, naszego związkowca, tam zaproszeni. To brać górnicza będzie wiedziała, że na NSZ można liczyć, tak? Jeżeli gdziekolwiek, ktokolwiek powie, dzieje się krzywda, to nie zdąży zakończyć tego zdania, a my już tam będziemy. Ale my nie możemy się ograniczyć do interweniowania. My nie mając jeszcze partii, mamy w Sejmie dwa projekty ustaw. Ustawę zmieniającą kodeks pracy. Pro pracownicze zmiany, jest tu autor Przewodniczący. I ustawę likwidującą w ekspisie rady. Partii jeszcze nie ma, a dwie ustawy już. Wypracowane z pozycji piwnicy na Krakowie. I tak chodzimy. Na ten zjazd zawsze się mówi bardzo. Nie możemy się obiecywać, bo tym zjeździe był pierwszego. My porozmawiamy programowo, my się dogadamy, my przyszliśmy, bo większość z nas nie zna się osobiście. My po raz pierwszy widzimy się w realu, że poznaliśmy na Facebooku. Musimy zbudować drużynę. Drużynę, która będzie jak jedna pieśń uderzająca w wszystko. I ta drużyna tu się rodzi jak rodzi. Chcę wam powiedzieć, że najważniejszym elementem tego naszego wysiłku jest zdobycie wiarygodności, nie tylko tej, która wynika z dobrego urodzenia, jakim jest zrodzenie się w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, bo mamy tu świadectwo niewątpliwie dobrego urodzenia, ale przede wszystkim z propozycji programowych, które będą łączyły dwie zasadnicze cele. Po pierwsze, będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, gdzie państwo zacznie brać odpowiedzialność za gospodarkę, za stosunki społeczne, za dobrobyt obywateli, za ich zdrowie, za ich życie. Gdzie państwo, które bierze podatki, będzie coś dla nich świadczyło, a z drugiej strony musi to być program, który ludzie uznają za wykonalny, za realny, za wiarygodny, oparty o doświadczenia innych krajów, oparty o zrealizowane projekty. Oczywiście, że możemy mieć kilka nowych pomysłów, ale nie możemy budować programu, który jest programem tak awangardowym, że nawet ci, do którego adresujemy, nie wiedzą, że to jest realne. Daję taki klasyczny przykład ze skracaniem czasu pracy. W zeszłym roku nasz dobry przyjaciel przyszedł z transparentem, że oddamy 3-godzinnego dnia pracy. No i wszyscy się bardzo ucieszyli, ale raczej się uśmiali, tak? Dzisiaj bardzo trudno jest ludziom uwierzyć, że mogą spełnić postulat 8 godzin pracy, 8
Czyli oczywiście, że jesteśmy częściowo reformistyczni. Ale to jest właśnie to pytanie. Czy jak od razu zaszedł na to wszystkiego, to czy ludzie za nami mówią? Moje doświadczenie z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej jest takie, że jak zaczynaliśmy i broniliśmy poszczególnych ludzi, to ludzie nabierali zaufania. I dopiero w momencie, kiedy było ileś tych zwycięstw jednostkowych, decydowali się na bardziej otwarte pójście na przód. Jeżeli na pewno by lodówki, jeżeli by macie minimalne prawa, które pozwalają ludziom wyprostować karki i śmierć, to ludzie zażądają więcej. Wiecie, gdzie dzisiaj jest najwięcej strajków pracowych? Po prostu wody nie ma strajków pracowych. W Chinach. A wiecie dlaczego? W Chinach się poprawia. My musimy sprawić, żeby zaczęło się poprawiać. Bo są dwa rodzaje partii. Są partie zewciarskie, dogmatyczne, które od razu żądają zmiany ustroju i właściwie na nic innego nie zwracają uwagi. I są takie partie, które naciskają tak długo, aż tam apelują, aż system się zmienia. My nie będziemy się bali powiedzieć, socjalizm XXI wieku, ale jednocześnie żeby mówili, co tu i teraz chcemy dla Kowalskiego, dla człowieka. Bo tu i teraz wiemy, że on cierpi. I tu i teraz trzeba mu pomóc, żeby cierpiał mniej, ale żeby przestał cierpieć. I to jest zadanie, które sobie stawiamy. I my będziemy, oczywiście, że mamy taki skład społeczny, że jesteśmy spokojni, że nie wymyślimy nic wariackiego. Bo nasz stan świadomości na szczęście nie jest oderwany od stanu świadomości społeczeństwa. Ale proponuję, żeby w zapale rewolucyjnym nie pójść krok za daleko, bo za nami społeczeństwo nie ma dobrze. I to byłby błąd. Natomiast oczywiście jest do rozwagi mówienie o tym, że jesteśmy za socjalizmem. Ja będę to w programie proponował, dlatego że inaczej możemy zniknąć w tłumie innych ugrupowań, które proponują takie czy inne reformy. Tymczasem moim najgłębszym przekonaniem, i to nie dotyczy tylko Polski, a całego świata i Europy, kapitalizm albo barbarzyństwo, jak powiedziałem przewodniczący. Nie ma innego, nie socjalizm, albo niestety straciły możliwość
do tej pory i nie było na polskiej scenie takiej lewicy, z której ja osobiście mogłabym się zidentyfikować i jak sądzę bardzo wiele osób siedzących tutaj na sali, ale powiem więcej, jeszcze więcej osób, których nie ma na tej sali, a którzy chcieliby prawdziwej lewicy, która broniłaby ich praw, która byłaby wrażliwa na krzywdę i niesprawiedliwości społeczne i która byłaby tym głosem i reprezentantem polskiej lewicy w parlamencie. Dlatego też ja pokładam ogromną nadzieję w ruchu sprawiedliwości społecznej, że i mam naprawdę bardzo głębokie przekonanie, że właśnie ta nowa formacja, która dzisiaj powstanie, pod, jak sądzę, Polska z Wami.
będzie Polską naszych marzeń. Tak się stanie. Chcę powiedzieć jeszcze, że mimo, że nie jestem członkinią waszej partii, to pracować będę w taki sposób politycznie, społecznie, żeby do idei, które są nam wszystkim bliskie, dołączać innych ludzi, dołączać inne ugrupowania, dołączać wszystkich tych, którym te wartości, które wy tutaj reprezentujecie, są również bliskie. I to jest niezmiernie ważne, dlatego że masowa partia polityczna, o której mówił Piotr, musi mieć swoich sojuszników. Ja buduję taką koalicję, sieć organizacji społecznych, Społeczeństwo Fair, które na swoich sztandarach również będzie niosło te same wartości, jestem przekonana, te same wartości, które wy niesiecie. Docierać będzie może do nowych ludzi, do innych ludzi, którzy kiedyś spotkają się razem, spotkają się w tym miejscu, w którym decyduje się o losach Polski, w którym decyduje się o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość społeczna. I taki będzie mój cel, takie jest moje zadanie. Dlatego, że do jednego celu można dochodzić wieloma drogami i to właśnie będę starała się czynić. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Jestem dumna, że tu jestem. Dziękuję bardzo. Odzyskamy to marzenie, które zostało im i nam ukradzione.
Bardzo raz jeszcze powiem, jestem wzruszony i życzę powodzenia w budowaniu formacji, która pewnego dnia być może stanie się zalążkiem, częścią szerokiego, lewicowego domu wszystkich tych, którzy marzą o Polsce, gdzie ludzie nie będą się czuli bezsilni i nieważni. Działalności Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Z tego względu, że bardzo bliskie są nam kwestie związane z polityką mieszkaniową. Głęboko się nie zgadzamy z tym, jak jest ona w tej chwili zorganizowana, że jedyną możliwością, żeby mieć własny kąt, to jest zaciągnięcie kredytu, o ile w ogóle się ma takie możliwości, i kupno mieszkania. Uważamy, że należałoby w Polsce rozwijać budownictwo komunalne, tak żeby wszyscy ludzie w Polsce mieli dach nad głową i mogli żyć w naprawdę wygodnych warunkach. Tak jak kibicowaliśmy i kibicujemy działalności Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, tak samo kibicujemy Ruchowi Sprawiedliwości Społecznej. Mamy nadzieję, że staniecie się mocną formacją, która będzie mocno wyraziście walczyła o postulaty sprawiedliwości społecznej, o postulaty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego, ponieważ to są te kwestie, które dla nas są również bardzo ważne. My uważamy, że należy łączyć kwestie bezpieczeństwa socjalnego z bezpieczeństwem ekologicznym i bezpieczeństwem ekonomicznym. Uważamy, że gospodarka nie może mieć prymatu nad pozostałymi sferami życia. Jesteśmy tutaj też dlatego, ponieważ poszukujemy sojuszników, walce o nasze postulaty, walce też o to, aby przebudować polską gospodarkę, żeby stała się bardziej zrównoważona, nowoczesna, ale też uwzględniała kwestie społeczne. Jesteśmy też tutaj po to, żeby szukać sojuszników w walce z korporacjami, ponieważ nie zgadzamy się głęboko z tym, z takim rozpowszechnionym myśleniem, że liczą się przede wszystkim zyski, natomiast ludzie nie mają żadnego znaczenia. Z tym się głęboko nie zgadzamy. W tej chwili jest negocjowane porozumienie handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Bardzo niebezpieczne, jeżeli te zapisy, które są w tej chwili przygotowywane za zamkniętymi drzwiami, weszłyby w życie. Oznaczałoby to, że władza nad Europą, ale także władza nad naszym życiem, przechodzi w ręce korporacji i to one zaczynają dyktować warunki. Gdyby zostało przyjęte rozwiązanie, że sądy, że sprawy nie będą rozstrzygane między korporacjami a państwami na drodze sądowej w danym kraju, tylko w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym, to będzie oznaczało, że państwa będzie można pozwać, jeżeli zdecydują się przyjąć zapisy prawne, które będą chroniły obywatelki i obywateli, ale będą wbrew zyskom dużych korporacji. Nie wiem, czy wiecie, ale rząd australijski został pozwany przez jeden z koncernów tytoniowych, ponieważ chciał wprowadzić politykę zdrowotną, która była bardzo restrykcyjna, godziłaby w zyski tej tytoniowej korporacji. Możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby to porozumienie zaczęło już obowiązywać i firma Chevron pozwałaby państwo polskie, ponieważ państwo polskie nie poszłoby na rękę i nie ułatwiło tutaj eksploatacyjnej polityki firmie Chevron. To są te ryzyka i niebezpieczeństwa, o których musimy pamiętać. To są te ryzyka i niebezpieczeństwa, przeciwko których należy budować sojusze, tworzyć porozumienia po to, żeby się nie dać dużym korporacjom. Także między innymi dlatego tutaj jesteśmy. Bardzo liczymy na współpracę z wami. Ja życzę gorąco powodzenia w budowaniu partii, w budowaniu nowej organizacji. Mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku w Sejmie i że będziemy wspólnie tam. Solidarność, odbudowa więzi społecznych. To wszystko, o czym mówił wczoraj Piotr Ikonowicz, otwierając Marsz Sprawiedliwości Społecznej.
to po prostu głosujcie. Dziękuję. Strefy wolnego handlu, która przyniesie spadek gospodarczy, kryzys gospodarczy.
gospodarczy, kryzys społeczny, kryzys ekologiczny we wszystkich państwach Unii Europejskiej. I z drugiej strony mamy koncepcję Europy socjalnej, ale też Europy niezależnej. Europy bez strażników korporacyjnych interesów, którzy są teraz zapraszani przez Radosława Sikorskiego i jemu podobnych na terytorium również Polski. Pod łaskiem mówimy o zagrożeniu, mamy w Polsce ogromną partię wojny, która prawdopodobnie właśnie dla zabezpieczenia interesów korporacyjnych zaprasza wojska owego światowego żandarma i strażnika korporacyjnego kapitalizmu, czyli Stanów Zjednoczonych. Pod pretekstem zagrożenia płynącego ze wschodu. Otóż chcę powiedzieć, wiem, że na tej sali są ludzie interesujący się tą problematyką, że powinniśmy naprawdę baczną uwagę zwracać na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Powinniśmy bacznie przyglądać się również temu, co dzieje się w Donieckiej Republice Ludowej. Bo ci ludzie również występują pod hasłami sprawiedliwości społecznej. Bo ci ludzie występują zarówno przeciwko faszystom rządzącym dzisiaj w Kijowie, jak i przeciwko oligarchom, kapitalistom oligarchicznym, wcześniej rządzącym na Ukrainie. Patrząc na to, co się tam dzieje, nie powinniśmy zapominać o tym, że właśnie to nasze otoczenie i sprzeciw wobec retoryki wojny, retoryki używanej przez ponadpartyjną partię wojny w polskim parlamencie, powinien być jednym z najistotniejszych punktów programu każdego ruchu, który mówi o sprawiedliwości społecznej, który się nie da wyabstrahować od tego otoczenia międzynarodowego. I tak na koniec dygresja. Otóż pan Radosław Sikorski, który zaprasza wojska amerykańskie na terytorium Rzeczypospolitej. Czasem zastanawiam się, czy nie robi tego z obawy o swój własny majątek. Otóż w Obielinie pod Bydgoszczą ten pan za 1200 dolarów, uwaga, kupił sobie dwór na początku lat 90. W tym dworze mieszka ze swoją amerykańską małżonką. W tym dworze urzęduje, w tym dworze przyjmuje różnych gości, głównie za ocean. Ten dwór nazwał strefą zdekomunizowaną. Pomylił się, powinien to nazwać strefą zdehumanizowaną, ale w moim przekonaniu tego typu ludzie, dopóki tego typu ludzie tworzą polską politykę zagraniczną, dopóki oni nadają ton naszej debacie na temat tych problemów zewnętrznych, dopóty my nie zrozumiemy istoty problemu, jakim jest właśnie rola globalnego strażnika korporacyjnego kapitalizmu, czyli Stanów Zjednoczonych. RSS ma szansę, mam nadzieję, że zrobił teraz z innymi ruchami politycznymi, zmienić dyskurs również w tej płaszczyźnie w polskiej polityki zagranicznej. Mam nadzieję na to, że sztafeta będzie udana i poprzemy od 2007 tutaj przerwie w polskim parlamencie i funkcjonowanie tej monopartii kapitalistycznej w polskim parlamencie, uda się ruchowi sprawiedliwości społecznej znów prowadzić do debaty parlamentarnej w przyszłym roku głos zdecydowanej większości naszego społeczeństwa. Tego wszystkim życzę. Dziękuję. Zaproszę dwie osoby, które chciałbym zaproponować, a właściwie trzy.
na przebytę podejmą się trudnego zadania poprowadzenia tego kongresu. Mam na myśli Ankę Nowicką, Łódź, brawa dla Anki. Która prowadzi nasze biuro prasowe na razie w stanie, że tak powiem, organizacji. Rzecznika Falkowskiego z Grudziądza, którego to jest jedyny policjant, o którym słyszałem, którego wszyscy lubią. Jestem nieprzytomny, ale co się robi? Zapraszam o klaski na witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Długo czekaliśmy na ten moment, kiedy siedzimy na naszym stowarzyszeniu Polska. Dyskutowaliśmy nad przyszłością współpracy wszystkich organizacji prominencji lewicowej. Jest rzeczą oczywistą, że od 25 lat Polską rządzą ci sami ludzie, jak w żadnym innym kraju europejskim, nawet w Rosji. Jest rzeczą oczywistą, że ci ludzie zajmują się głównie obsługą kapitalizmu w takiej formie, w jakiej został on ukształtowany po zmianach 80. Już dzisiaj wiadomo, że jest to forma anachroniczna. Powinny nastąpić poważne, istotne, głębokie zmiany. Zarówno co do kształtowania gospodarki wolnorynkowej, jak i sposobu praktyki demokratycznej. Mówią, że niezadowolenie w tych krajach, w których ujawnia się w formie różnego rodzaju protestu, ma bezpośrednie przełożenie na niezadowolenie dokonań Unii Europejskiej. I stąd zachodzi pewna korelacja pomiędzy poziomem niezadowolenia z demokracji funkcjonującej dzisiaj w wielu krajach europejskich i poziomem niezadowolenia, jakie występuje w odniesieniu do Unii Europejskiej. Problemów społecznych, problemów równości społecznej, sprawiedliwości społecznej, bezpieczeństwa socjalnego nie można już dzisiaj praktycznie rozwiązywać skutecznie w jednym kraju. Musi to być działanie Unii Europejskiej. Dlatego nasze stowarzyszenie stoi pod podwójnie trudnym zadaniem. Po pierwsze, chcemy działać na rzecz współpracy środowisk lewicowych w Polsce, ale również szukać możliwości współpracy ze środowiskami lewicowymi i centrami lewicowymi w ramach Zjednoczonej Europy. Proszę Państwa, gdyby nie działania europejskie, to płacilibyśmy w dalszym ciągu za roaming, to płacilibyśmy za programy komputerowe, ponieważ firma Microsoft używała programów, które nie były kompatybilne z innymi rozwiązaniami. Te posunięcia świadczą, że kierunek federacyjny europejski jest słuszny. Jest tego oczywiście za mało. Przykłady działania w formie państwowej, narodowej, prowadzone obecnie na Węgrzech, częściowo oczywiście łagodzą tą sytuację. Wprowadzanie podatków, nakładanie na korporacje podatków, na banki, to oczywiście jest kierunek słuszny, ale w jednym kraju niewystarczający. Pomimo już pewnego czasu rządu Orbana na Węgrzech, jedyna rzecz, którą poprawiono, to tylko samopoczucie społeczeństwa. Wskaźniki ekonomiczne dalej są negatywne. Chciałbym Państwu zasugerować pracę w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to tworzenie katalogu zmian prawa, które są konieczne i niezbędne, które będą niwelowały to rozwarstwienie społeczne, które w Polsce jest ważne. Na przykład prawo spadkowe, opodatkowanie spadków. Prawo spadkowe jest jednym ze źródeł budowania nierówności społecznej. Uprzywilejowanie banków, niezasadne, niepotrzebne, uprzywilejowanie w egzekucji. To wszystko powinno ulec zmianie. Konieczne jest wprowadzenie regulacji prawnej dotyczącej inicjatyw obywatelskich. Troszkę na wzór regulacji obowiązującej w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest to taka regulacja, która pozwala określonej liczbie obywateli skutecznie doprowadzić do przyjęcia rozwiązań postulowanych, bądź też chociaż zaczęcia pracy. Dzisiejsza arogancja władzy w
postaci odrzucania wszelkich inicjatyw referendalnych dobitnie świadczy o tym, że te instytucje w Polsce w zasadzie nie funkcjonują. A więc pierwszy kierunek to stworzenie katalogu odpowiednich zmian. I jest drugi, mianowicie kierunek postulatywny. Co zrobić, żeby w efekcie doprowadzić do możliwej zmiany systemu, do okiełznania kapitalizmu, a właściwie wersji turbokapitalistycznej narzucającej swoje rozwiązania, szczególnie Europy. I jeszcze jedna uwaga w odniesieniu do poruszanego tutaj przed moją przedmówczynią kwestii traktatu o handlu, transatlantyckim handlu i inwestycjach. Rzeczywiście to jest dobitny przykład, jak funkcjonuje Europa bez demokracji. W sposób tajny, poza plecami, nie wiadomo kto, negocjuje jeden z najważniejszych traktatów, jak w historii gospodarcza, przynajmniej Europa jest w stanie przyjąć. Nie wiemy, kto to są za ludzie. Ze strony amerykańskiej mamy 600 konsultantów, największych firm światowych. Kto reprezentuje Europę? Nie wiemy. Negocjacje są tajne, dziennikarze nie mają do tego dostępu. Nie wiemy praktycznie nic, poza tym, co z trudem przedostaje się do prasy. Jakie będą losy tego traktatu? Ano taki jak akt, zostanie on odrzucony, bo nie ma integracji bez demokratyzacji. Nie ma federalizacji bez demokratyzacji. Dziękuję. Po drugie, chęć zabrania głosu. Prosił pan Sławomir Ziemiński, prezydent Fundacji Gospodarczej Bezrobotnych Sławpol, znany również jako Czerwony Korsarz. Także zapraszamy Czerwonego Korsarza do zabrania głosu. A przerwa i obieranie przyszły, więc zobaczmy. Dziękuję Piotrze, przecież mi udzielił głosu. Składam na stole. Możecie być spokojni. Przepraszam, że przerwam, ale nie umniejszając nic zasług koleżanki kolegów i koleżanki, którą wybrał Piotr do zarządu, zawsze z tego co ja pamiętam, to wybierało się do prezydium, przepraszam, ludzi zaproponowanych przez członków sali. Także nas znowu szukamy. Proszę Państwa, jeżeli ja próbowałem kandydować do Senatu w ostatnich wyborach i trzeba mi było jako osobie bezpartyjnie zgromadzić 2000 podpisów w 3 tygodnie, czy to jest realne? A wyśmy te wybory. W tej chwili jestem pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego Wyborców oburzeni na województwo pomorskie, okręg numer 1. Proszę Państwa, myśmy zaprotestowali, myśmy zebrali podpisy w 8 okręgach, myśmy zarejestrować listy. Myśmy ich nie zarejestrowali. Dlaczego? Dlatego, że zbieranie 10 000 podpisów w
Polsce pod każdą listą. To jest fikcja. W Szwecji się nie zbiera, w Niemczech się nie zbiera, w Polsce się zbiera. Przecież to jest oszustwo. Przecież to jest jedno wielkie oszustwo, byśmy dostali materiały i informacje, że się fałszuje te podpisy. Bo ludzie chcą za wszelką cenę być kandydatem na kandydata. O co tu chodzi? Jeżeli nam posłowie tworzą takie ordynacje wyborcze, żeby zawsze byli posłowie i partie polityczne na wierzchu, to my nie spartyli. Co my możemy zrobić? Co my możemy zrobić? Proszę Państwa, nas układ okrągłostołowy zamyka. Od 30 lat ja byłem prawo mojego Andrzeja Gwiazdy w 80 roku. Członkiem Międzynarodowego Komitetu Stajkowego na Stoczni Gdańskiej. Ja nie o to walczyłem, żeby dzisiaj w Polsce było 4 miliony bezrobotnych, proszę Państwa. Nie o to. Wiemy, że tak jest. Sobie chce, dzięki do bajki.